Nie, to trzeba wykrzyczeć. Myślę, że jesteśmy pojebani. Let me see. O, nagle wszyscy się przejęli. No jak zwykle. Tak, najpierw było... Pierdolić. A teraz... Long story. O nie, chłopczyk jest ranny. To jest morderca, trzeba go zabić. O nie, ma dziurę w brzuszku. He's running a fever. Body's trying to fight infection, poor little guy. Ruby and Louis will take care of him. You come with me. We can talk in the office. Clem, shh. You just try to rest, okay? We're gonna fix you right up. Clem! Nie ufaj im! AJ, listen to Ruby, okay? She'll look after you. Come on. Nie wolno ci jej gryźć. What do we do when we're scared? When fear starts to get the upper hand, we push through it. We don't let it take over. I'm good now. Nadal wierzę, że to dziecko ma przerąbane i będzie psychopatą. Ta, ja też. Nie ma już nadziei. Jakby może ktoś inny grał i on podejmował te same decyzje, to może byłby godny społeczeństwa człowiek, ale to ty grasz. Dzięki. O co ci chodzi? No jak? No. To ile jest punktów w liście? Kuźwa! A ile jest... Jaki jest dystans z Ziemi do Księżyca? I really thought you were dead, Clem. It's just everything is so fucked right now. Oh, prawda? It's really good to see you again. It's good to see you too. Just wish Mitch and the others felt the same. Louis and I told them what happened in the woods. 384,399 km. No to odejmij jeszcze 3 km i masz twoją listę. Who the hell is she? I mean, I know you're not like with her. To nadal za mało. But the others don't like the coincidence. Her showing up right after you. I mean, I wouldn't have recognized her if she hadn't recognized me first. We were in a group together. A long time ago. Was a different kind of group that didn't fucking steal people. Come on, you know it was different. Clementa zawsze chciała mieć laleczkę, jak była mała. She murdered someone in our group. To jest symulator matki, nie? Argument. A guy named Doug. He was really sweet. Protected the group. It was right at the start. I haven't seen Lily since. I believe you. But. There's something else. Willie said someone was with you at the gates. James. He saved me and AJ. Let us stay in his camp for the night. But why did you bring him here? You led him right to us. I mean, he's a stranger, Clem. Running into those two in the woods, it proved we can't trust anybody. Look, he's not with the raiders. He lives by himself in the woods. Willie said he was wearing, I don't know, animal skins or something. He was wearing walker skin. That's how he gets past herds. Hey, Tez. He can guide them too. Wow. Okay. I wouldn't have brought him here if I thought he was a threat. It's not that I don't trust you. I'm just worried about the others and what they might do. Nie rozumiem czasami ludzi. They didn't even get a chance to mourn Brody and Marlin. They just had some asshole showed up. Jaką radę? And then you two come back after we nie, mówił, że do dupy moje filmiki są i w ogóle tam się nie dało tego przeczytać. Gosiu strasznie w ogóle jest jakiś dziwny. Nie lubię tego. How am I supposed to make them change their minds about it? It was decided, 5-3 against. I know it feels like it shouldn't matter, but they were afraid of you. Oh my God, forget the stupid vote. It's not important now. To poważna dyskusja. James told me what Lily and Abel will do next. He said they'll get more people and guns and come attack us. Take everyone here. How the hell would he know? He's watched them for a while. They're at war with another community. They take people to fight for them.
Is that what happened to Minnie and Sophie? They turned them into soldiers? Yeah, it'll happen to us too, if we don't stop them. Minnie didn't even like killing walkers. Look at this place. It's a fortress. With a little work, we could make this place really hard to attack. Do you actually know how to do that? Yeah, I was part of a siege once in a town called Richmond. Here, let me show you. This is where we should make our stand. There's only one way in, the front, and then there's the big central staircase. If we rig that path with traps, we can pull back here. Luring in our attackers. I like it. The courtyard's pretty wide open, not a lot of cover. We should flip the picnic tables, narrow down the pathways through it. So we'll know which way they're coming. At the very least, it'll give us protection if they get past these walls. Ja ci powiem tak, jeśli mają więcej takich strzelców, że potrafią strzelać shotgunem z jednej ręki, to macie przesrane. Ja w sumie, oni tam jeden gościu bez rąk nogą strzela, nie palcami. Na każdym palcu po jednym pistolecie. A co? Jest takie malutkie. Jeden na wodę. Then we lost someone out there. Walkers overran the place and Marlin wouldn't let us go back. Safe zone. We need to get that barbed wire so they can't climb the walls. I'll go. Are you sure? It's gonna be swarming with walkers by now. Okay, what the hell's going on? Really told me she was back. But I was like, no way. Violet wouldn't just go against what we all decided. Shh. Would you keep it down? The little boy is asleep. His fever's already going down, Clem. Szczerze, he's gonna be okay. Tylko dwie postacie mi się podobają. Great. Ten typek i Violet, bo są, zachowują Mitch, się jako jedyni prawdziwi. Ale o Ruby mówisz? We need Clem's. No teraz ten, co przyszedł, Mike? Mitch, to jest Mitch. Mitch. No mówię, że Mitch i Violet mi się podobają. Dlaczego Mitch mi się podoba? Bo zachowują się prawdziwie. Use your head, Mitch. You saw AJ on your way in. If I was with the Raiders, why would they have hurt him like that? Najpierw cię wywalają na spity pysk, za przeproszeniem, żebyś sama radziła. A teraz cię z otwartymi rękami przyjmują, a on jedyny ma do tego pretensje od samego początku. Jakiś problem. No, I'm not. Yes, you are. It's too dangerous for her to go by herself, and you're good in a fight. I can go too. You know, to keep the peace. Fuck, Vi. Since when are you the one making the calls? Oh, masky boxer. Since no one else stepped the fuck up. These two will meet you at the gate, and you can head to the greenhouse once I've explained the situation. See you there. Tak siedział przy tym dziecku i tak idzie, nie idzie, idzie, nie idzie, idzie. Mamo, będzie z tobą wszystko dobrze. Clementine, on cały czas przy mnie klęczał i się gapił, czy idziesz? Nauczyło mnie, że trzeba się takie pierdoły czepiać. Ale co, chodzi ci o Micha? Ogólnie o wszystko. Zacznijmy, że ten shotgun to mnie rozwalił. This ain't budging. You gonna stand there sulking all day? You gonna do something useful? Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Koleś jak ręka czark, koleś ma rękę jak czarek i strzela jedną ręką z dubeltówki. To jest talent. Aż mi się przypomniała scena z Akademii Policyjnej, jak babcia strzelała z Magnum. Widziałaś tą scenę, czy nie? Chyba nie. It's been so long since I was here. O, bo to nawet nie pamiętam, nad, która to była Akademia Policyjna. But it's so overgrown.
I'll be fine. Let's just find a way in. Ja pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałam właśnie Akademię Policyjną. I can't see shit. Well, there's too much condensation on the inside. Condensation? That's a big word for you. Shut up. Kiedy cię luda ciśnie. A twoja jedyna odzewka to a siała. Nothing. Siała. Tak sobie jak Jany. Siała, Jany. You and I are gonna have words. Let's survive first. Shut up, Kajalina. Kajolina. Kajalina. That window. I bet we can get Caroline. In there. Good spot. Mitch. Caroline. Clear, give me boost. Wait. Make her go first. We send the one we don't mind losing. That's an ugly thing to say. Vi says we need her help, right? She shouldn't mind sticking her neck out. I'll go first. I don't mind. Figured you'd fight it. Thanks, Clem. Holler if one grabs you. Otherwise, we'll come as soon as you give the all clear. I guess we'll know when the door opens. O, o, rozumiem, na pewno jest bezpiecznie. A ty się mnie czepiałaś, jak ja podejrzewałem inne miejsce. Wiesz co, wypchaj się. Tu są dwa zombiaki, a nie jeden. Tam może nawet trzy, nie? Tam nawet nie był zombiak, tam był człowiek. Ale tamtych nie musiałam zabijać. Pamiętaj, nie jesteś w szklanie, nie możemy zbić okienka, żeby ci pomóc. I śmierć. Nie. Czujesz dobre wrażenia. Wiesz co, wypchaj. I'm coming. I'll get the door open. Ta Luda to jakby nie wiadomo co jej się działo tam wrzeszczała. Mitch mnie za kuca ciągnie. Ona nie ma kuca. Jak nie ma? Nie o takim kucu mówię. Not bad. I to niby ja jestem zbereźny. A o czym ty niby pomyślałaś? Mówiłam o jej kucyku na głowie. No przecież ona nie ma kucyka. Koka. Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Wiesz co ona ma? Jest paska jak decha. Cio, chodź, ona ma kok. You seem happy. You can only eat the same bland rabbit stew so many times before you go crazy. Nie cieszył miejsce do prawy trafi. These herbs are gonna do wonders for morale. You wouldn't say... My marihuana! A tu grządki są. Find something? Yep, maybe useful. A właśnie, zobaczysz ten moment. Yes! Dibs! Nie dotykaj tego! I se w dupę wstanie, nie? A, tu se wezmę, podetrę się! Fuuuj! Dobrze! Ej! Did you find anything? Ja pierwszy, nie. What do you think? Nie, nie. Okay, just asking. You know, the barbed wire idea is... Cinnamon color... Eh! Pucci vecise! I kinda like to see that. Ja pierdzielę i to na moim kanale będzie. Tak. Kuźma, zdemonicyzowana będę. Tak, jeszcze żebyś ty miała tych 1000 widzów.
Wypchaj się, miałem 11 wyświetleń. Ja z jednego miałem nas 48 wyświetleń, więc siedź cicho. A, to teraz się będziemy wyliczać. Tak? Bo co ty zacząłeś? W ogóle ma obok specjalista od botaniki, to Rubin, no nie? No. Wzięła grzyb, nie wie jaki za cholerę grzyb, nawet nie sprawdzi czy jest gąbka czy blaszki, ale wezmę grzyba. AJ-owi może umrzeć, może nie. Nałożę mu na ranę. To będzie lepiej zadziała chyba niż taśma. Jaka chusta. Mitch! Mam więcej rzeczy do twojej dupy. Wali plus 18 się nie będziesz przejmowała. W sumie chyba muszę to zrobić. Barbed wire, a lot of it too. That should keep the raiders from climbing our walls. Hey, we can use this. A ty tu kuźwa ci gosy buszu, gdzie są? Bombs, are you Mitch, jego pojemna... It's the kind of stuff I made back home. He's to blow shit up. That's why he's a troubled youth. Guilty. I just need some propane and something to create a spark. Ty się śmiejesz, jeden raz odcinek nazwałem Brzydsza siostra dzikiej bluszcz. No. I jakoś magicznie mi więcej wyświetleń wskoczyło. No, te tytuły najbardziej też przyciągają. A na... drugi grzyb. Uj. Czy ty jesteś kobietą normalna? This was for science. Ja nie wiedziałam, że ona to zje. A totnik. Game over! O! Za trofeum! W ogóle, czy ona przez wanut pomyślała, że to może być stojący grzyb? Maybe there's propane in there. Come on, help me move this thing. Masz jaja, kobieto, zjadłaś nieznany ci grzyb. Mógł być samotnikiem. Pomogę ci wypchnąć tą szafkę. W ogóle, jak jej zrobiła obrót? No, pieroeci. I teraz Clementine jest na tych grzybkach. Tak. Stanie się Hulkiem! Nie wiesz, tam nic nie będzie, a Clementine będzie widziała latające koty, jednorożce. A nie zombiaka na nich jeżdżącego. Chciałem przez... spytać się, czy żartujesz, że ona naprawdę jest na jakichś grzybkach czy coś. Ale to jednak zombiak. O, łapka! You all right? Oh, yes, moja dekoracja do pokoju. Umiera. Popsułaś ją. Oh no. What? Widzę, że ją znała. Who was she? Miss Martin. Our nurse at the school. She stayed. When all the others left. Zgadnijmy, pomyślmy, kto mógł ją tu schować. She looks... Nikt jej nie schował, no po prostu tu została sama, bo wszyscy odeszli. No tak było napisane. She's just like all the others. I'm sorry, Ruby. Ale zobacz, pielęgniarka, ale jak pięknie teraz stała się częścią natury, widzisz? One day we came out looking for food. To jest nowy gatunek zombiaka, zaczynają zdobywać żywioły. Zaraz zobaczysz zombiaka lodu, zombiaka błyskawicy. Tak. Zombiaka, który został awatarem. Local anesthetics, painkillers. Zombiaka wody, wiesz, takie żywioły. Zaraz będziecie walczyli, opali zombiaki i walczyli na nie. Take care of her. A nie, to Pokemony. Would you? I'm sorry. Ej, czego już nie było w żywych trupach?
to, że taka grupa, która właśnie ten, poluje na zombiaki i wkłada je do klatki i patrzą, które najpierw się zabiją. Przyklejają na przykład skórę człowieka gdzieś, żeby po prostu się pozabijały. Napisz do Techlandu, że masz dla nich pomysł. Okay? Yeah. Do Techlandu? Just need a minute. Come on, guys. No Techland to wiesz, że są zombiakami u nas. Myślałem, że mówiłeś o nazwie właśnie tej produkcji tutaj. Nie. Kolejna rzecz, to możesz wpierdzielić bez myślenia? A nie, losiczka. Bierz losiczkę. Nic! Mam coś dla ciebie! Doniczka, ciasna. Fuj! To jest 18 plus. Psujesz mi nagranie. Patrz, ona też tak robi. Ale ona ma dwie kieszonki. Fucking A! I was hoping there'd be one of those. That's an igniter. We can use it to create a spark. Now we just have to find propane. We can blast those motherfuckers to hell. Tak, Kalina, słyszysz ten dźwięk? A konie na biegu, nie? Nie, wiesz co to jest? No. Nie, demonetyzacja do ciebie już jedzie. Wiem, już o to mówiłam. Pierdolę. Ej, w sumie. Ty mnie zostawiłaś sam. Ej, wróć. Spójrz, tablica. Czekaj. Nie, czy oglądałaś Harry'ego Pottera? Tak? Harry'ego Pottera nie wiem, czy oglądałaś, no nie? Nie pamiętam. No to wygląda jak klasa z... Nie, ale wygląda jak klasa z Harry'ego Pottera, jak tak się teraz patrzy do alchemii. Oczywiście jakby nie było nitrowania, bo nitrowanie... Nie wiem, czy Harry Potter miał nitrowanie. Ja w ogóle miałem nitrowanie, wiesz, jakie to jest zrąbane? Nie wiem, co to jest nitrowanie. Nie, pokaż to jeszcze raz. Idę. No. Nie, to jest... jejku, to jeszcze gorsze, to jest organiczne, ojejku. Organiczna jest jeszcze gorsza. Wypij to, wypij. Zjadłeś grzyba, co ci już, tak umrzesz. Wypij. Ale ci... To wypij, to fioletowe, to denatowe. Jego mam wypić, mi trzeba wypić. Nie, no na sobie przed nim jest, patrz. Czekaj, mam kwiatkę, użyję go. Nic popłukaj. Dad didn't think it was awesome. Dad gave me a chemistry set to keep me from fighting the neighbors. Why would you fight the neighbors? I had a lot of energy. I had to use it somehow. And they didn't like my face. Ciekawe dlaczego. Jego twarzy nie lubi. Ale nie, patrz, tam przed nim jest denaturat. Mitch chowa przed tobą denaturat. Oranżada. Ta, taka, po której ślepniesz. Oj tam. Dawaj to. Raz się żyje. Będę jeszcze lepiej udawała zombiaka. To na pewno jest bezpieczne. Lementa, jesteś kuźwa geniuszem. Chyba grzybki już nie działają. Here. Zaraz. Ta butla leżała nie wiadomo ile. Zalcewiała. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Barrier? Why bother? Nie? It's a walker. No co to najwyżej wybuchła mu to? No. Ms. Martin's the reason we're all alive. And? She deserves a proper burial here, next to the greenhouse she loved. That way the others won't have to see her like this. Kochała rośliny, dlatego się zamknęła. She's been dead for years. There's no point. I'll help you bury her. It's the right thing to do for someone you cared about. Thank you so much. It's not a her. It's a walker. Fine, whatever. I'm not wasting my energy on that thing. Komuś chyba jednak nożyczki w dupie trochę przeszkadzają. Nie merdają go tak jak powinny.
But Ms. Martin loved this place. She'll be happy here. I'll make sure everyone knows you helped me. That you've got a good heart under all that muck. Hey. Nazwała mnie brudasem. Ona jest... No w teorii jesteś... Według mnie jesteś pochodzenia... Zobaczmy, że tego słowa. Ciepatowatego? Nie ciepatowego. To nie ten. Latynoski. A no, no. Tak. Jak ja mam to oglądać? Jak ja mam się uczyć dobrych idei? Nie grasz już ze mną. Pierdzie jakiś gremlin. Brought you these. Dlaczego już z tobą nie gram? I noticed his shirt got messed up when. Bo mówisz, dreźniono, że to. Ludzie nowe fetysze dostali. They were tens, back when he got here. Should be about AJ's size. Fetysz kapelina. How's he doing? Sznij better. His fever's down. Thank you for carrying him in. No problem. So, we've got a greenhouse again. And bombs. Mitch's idea. I figured. Violet says we'll start getting this place ready in the morning. Good. They all seem okay with letting you stay. For now, anyway. Nie dotykaj mnie, brudasie. While we get ready to fight. Yeah, I'm glad. All I've wanted is for them to forgive us. I said they're fine with you being here, at least till the raiders are gone. That doesn't mean they'll like you again. Everyone else is okay with us staying. What about you? It's fine. Well, he gets better. And after that? I don't know, Clementine. Clem? Hey, kiddo. How do you feel? Better. Still hurts. I know. Hi, Louis. Hey, little dude. I missed you. Are we friends again? Taki pistolet. Fuck you, od Clementine. Just get some sleep, okay? Louis? I'm sorry that you're hurting and, It wasn't all you. Marlin, he... Forget it. I should go. Co? Chciałem coś powiedzieć, ale się powstrzymam. I'm not mad at him anymore. Aha. Are you? Coś zbereźnego. And he was by my bunk when Ruby gave me stuff. Medicine. AJ, I was never mad at him. I understand why he acted that way. Why he wanted us gone. Me too. Let's get a look at the shirts Louis brought you. Then we'll sleep. It's been a long day. Yeah. Większość James was nice, but I don't like sleeping on the ground. Przydatność atykadasz o lekach. Jedziemy na... Możesz go ubrać! Oj Boże! Hippisa! Disco! Disco Brokoli! Nie! Spot, nie! Science Dog, tak! Nie, nie! Disco Brokoli! Nie! Czekaj, jak to wygląda? No nie no! Ja muszę mu to dać! It's Disco Broccoli and his friend. I wish you could have seen this cartoon. Me too. Zaraz. Ja to mówię, AJ widział. O, czekaj. To jeszcze mogę się spojrzeć na inne. Hey, this one's pretty cool. Looks like Marlin's jacket. No to chyba nie. But it would still look good on you. How about this one? Co to looks like Tin's boots. Oh yeah, I think it's the same character. Cool. No, to albo tam się ostatnia, albo pierwsza. No. Ale to Disco Brokoli, zarobiste.
Lub co ty uważasz? Ja już siedzę cicho w tym momencie. No ba, AJ-owi się podobało, bo to jest jak na buty są. This one will work. You can put it on when you feel better, okay? Yeah. Time for sleep. Jak się poczujesz lepiej, no się leż w tej upiele dzielony ziemią i krwią koszulce. Chciałam powiedzieć, że już wrostka nie ma, ale zapomniałam, że to nie jest wrost, tylko po prawej stronie. A, dekoracje mam. Nie chcesz wiedzieć, gdzie to trzymałam? Później to użyję. Wąchaj, wąchaj, czujesz ten zapach? Uj. Dobra, nie będę patrzeć. Dajcie mi rysunki. Tutaj nie ma nic. A te czaszki, tą czaszkę gdzie masz? Mushroom! Krzepkała go tu last. A czaszka? No właśnie, nie mogę postawić nigdzie tutaj. Patrzyłam też. Nie wiem dlaczego. Czekaj. Mogę spojrzeć. That plant looks scary. Oh, it is. It's a fly trap. It eats bugs. A plant can eat bugs? Straszna jest. That's so awesome. Włóż palca, zobacz, stanie się sztuczka. A później nastaw, że mu ręka się rozpuści. Poczekaj. Boże, ja tam widziałam wieloryba. Patrz, a tam jest grzyb. Żyrafa! Karolina, komuś... To ktoś chyba inny zjadł te grzybki. Cicho. No nie widzisz żyrafy tutaj po lewej, a jak patrzysz z tej strony, tam widzisz jeszcze po prawej wieloryba, czekaj, albo orkę. Już widzę, faktycznie widzę tańczącego nawet zombiaka. Patrz, to jest macha do nas. Już co wepchać się. I foch. Pierdziele. That's a weird plant. It's a fungus. A fungus? Doesn't look fun. Ani, nie wygląda ani fun, ani jak gaz. Good night. Sleep tight. Don't let him walk by. Jeśli chcesz, żeby byłoby zabawnie, to musisz go zjeść. Bang. Bra bang bang bang. I tak położyła przez przypadek czapkę na świeczkę, nie? Przez przypadek czapka się zapaliła, wszystko po nie. Masz swojego fungusa. Wszyscy giną. Koniec gry. Co ty robisz? Czekaj. Jest czapka. Gdzie jest świeczka? A nie. Karolina mnie zostawiła samego, więc się wyżyje artystycznie jako artysta. Nie wiem, o czym mówić. Ale ten fragment będzie fascynujący. Będzie najlepszą częścią, którą Karolina usunie. Rozmawiajmy o pojemnej dupie Mitcha. Mitch potrafi zmieścić wiele niesamowitych przedmiotów w swoim odbycie. Takich jak widzieliśmy, wspaniałe nożyce do drewna. Nie pamiętam, jak się nazywają. Które się nazywają sekator, sobie przypomniałem. A jak dobrze widzieliśmy, Clementine ma równie niesamowite umiejętności. Wsadziła sobie w tyłek całą doniczkę. Co jeszcze kryje w swoich odstępach? Co się będzie działo? Dobra, nie wiem, o czym dalej pieprzeć. O czym tu jeszcze pogadać? A więc, zauważyłem bardzo wiele nieścisłości w tej grze. Po pierwsze, pan z jedna ręka plus walka, dziura pomiędzy zębami jest totalną, nie powiem kim, bo tak wygląda i się zachowuje, a strzela kuźwa z jednej ręki ze strzelby. To jest fascynujący fenomen, panowie. Takie rzeczy w XXI wieku? Ja byłem przygotowany na 2027, ale jak widzimy, w 2027 będą lagi, bugi, których ja kuźwa akurat nie widzę. Dzisiaj widziałem jednego na nagraniu. Błędy. Dobra, błędy widziałem. Ale to są fascynujące czasy. Siedzimy w domu i obserwujemy te wszystkie wspaniałe rzeczy.